dzisiaj dzisiejszego filmu. Dziękuję za miłe słowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od samego początku, od 3 lat relacjonuję zlot w Radiu Świdnik. A dzisiaj jestem w takiej podwójnej roli, ponieważ przypadł mi zaszczyt zaprezentowania Państwu moich wywiadów o zespole The Beatles.
spend their days casting wonderful spells. Come with me now into that secret place where the eyes of man have never set foot. Sergiej proszony jest o tłumacz. I was a beautiful fan from the age of 14. I will pause after I say something so you can translate, okay? Byłam fanem Beatles z wieku 14 lat. And when I at 14, I heard their first record, Love Me Do, and that's when I became a Beatles fan. And then I started buying their LPs and CDs. Not CDs, vinyls. Pierwszą piosenkę, którą usłyszała, była Love Me Do i z tego czasu stała się już fanką Beatlesów i dalej już szukała tych płyt, LPs i dalej tak się doszło, że jest do fan. And like any teenager, I would cut pictures out of magazines and put them on my bedroom wall. I jak każdy nastolatek, czy nastolatka w tym czasie, te zdjęcia z różnych wydań wyciała i na ścianie to wszystko było. Over here we had a magazine called The Beatle Monthly. Oh my goodness me, painter. Constable. Okay, so Celia, thank you very much and so. You're most welcome. Enjoy the rest of your time. We keep in touch, yeah. Okay, bye. So thank you very much. Bye-bye. Thank you very much, and I hope that you watch us in on Facebook. You're most welcome. Have fun. Bye-bye. Thank you very much.
40 lat wszystko się zmieniło. Mr. Perfume, brawa dla... Jest dziennikarzem muzycznym, jak również muzykiem kompozytorem. Wydał kilka albumów muzycznych w latach 80. Poza tym jest też znawcą muzyki witezów. Thank you so much and thank you for the invitation. I will start and tell you that I love the Beatles and their music, but I also love your beautiful country. Since the last 20 years, I've been in Poland so many times. It's a great place, every time it's a pleasure to be in Poland. Przyjechał tutaj powiedzieć nie tylko też, on jest fanem muzyki Beatlesów i jest nie tylko jest dziennikarzem muzycznym i muzykiem też, ale chcę powiedzieć, że bardzo im podobał mi w Polsce. On przez ostatnie 20 lat bardzo często był w Polsce i zawsze zaskoczony jest naszym krajem i też Lublinem. Od dzisiaj. The topic for now is the classical influence from classical music into the Beatles music. And many people would think that all of that started with the string quartet on Yesterday. And the string quartet on Yesterday is very important, and I'll come back to that in a few minutes, but it started 2 years before. Powiązania muzyki klasycznej z muzyką Beatles i wiele ludzi uważają, że te powiązania zaczęły się z partii takiej klasycznej, kwartetu takiego klasycznego w piosenkę Yesterday. To kolejna właśnie historyczna chwila dla naszego fanklubu, gdzie teraz rozszerzamy swoje rozszerzamy oddanie.
ludzi i uważam, że w tej historii powiązanej z Beatlesami, bo wszyscy znają, że oni byli w Hamburgu. Wszyscy znają, że oni tam byli, w Indre, w Kaiser Keller, w Top Ten i tak dalej. Że wszyscy znają, że są te płyty, tak zwane bootlegerowskie płyta Beatlesy w Starkudzie. Nie wiem.
wyszedł wtedy z kawem. Nie, z Lekkiem. Jest 31. Jest sklep to 10 istnieje w Liverpoolu. I ta siatka pochodzi stamtąd. No, to są 80. Paragraf 80. Teraz zostaje 3 roku. Tak,